Internet stał się nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Wykorzystywany jest w pracy, do nauki, wymiany informacji, jak również dzięki niemu możemy zrobić zakupy bez wychodzenia z domu. Niestety z internetu korzystają również osoby, które wykorzystują go do popełnienia przestępstwa. Dokonują oni przełamania zabezpieczeń na portalu społecznościowym, a następnie podszywają się pod daną osobę i wysyłają do jej znajomych prośbę o pożyczkę. Z reguły wiele osób daje wiarę oszustom i wysyła im za pomocą kodów BLIK pieniądze, co uprawnia ich bezpośrednio do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Użytkownicy internetu nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak łatwo można stać się ofiarą oszustwa internetowego. Przekonał się o tym 22-letni mieszkaniec gminy Waśniów. I jak wynikało z relacji mężczyzny, ktoś dokonał przełamania zabezpieczeń na jego portalu społecznościowym, a następnie do jego znajomych wysłał wiadomość z prośbą o pożyczkę. Tutaj wiarę oszustowi dała jedna osoba, która przekazała mu łącznie pieniądze w kwocie 800 zł. Policja po raz kolejny apeluje o rozwagę, kiedy otrzymamy tego typu informację drogą internetową. Z prośbą o pomoc finansową upewnijmy się, że za tego typu prośbą nie stoi jakiś oszust, dlatego też warto skontaktować się z taką osobą, zadzwonić, spotkać się, porozmawiać i upewnić się, że to ona faktycznie potrzebuje naszego wsparcia i pomocy finansowej. Nie zapominajmy zatem o czujności i zachowaniu zdrowego rozsądku.